proszę Państwa, zacznę może od takiego fragmentu teoretycznego, czyli od przedstawienia, jak ów ośrodek dowódczy według teorii opracowanej przez Jana Rzepeckiego, przez pierwszego prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, jak ten ośrodek dowódczy powinien wyglądać. Więc według teorii Komendy Obszaru Centralnego tworzyć powinny obszarowy komitet wykonawczy wkładający się z zarządu, na czele którego stał prezes obszaru, oraz komisji doradczej składającej się z przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych. Przewodniczącego komitetu wykonawczego obszaru wybierał przewodniczący zarządu, przewodniczący głównego komitetu wykonawczego spośród kandydatur zgłoszonych przez członków głównej komisji wykonawczej. Wprowadzono też zasady kolegialności przy omawianiu bieżących zagadnień. Decyzje podejmował jednak samodzielnie przewodniczący i podobny schemat miał obowiązywać również na szczeblu okręgów, czyli województw, i na szczeblu powiatów, czyli obwodów, z tym, że na tym ostatnim poziomie, czyli na poziomie powiatów, nie przewidywano istnienia owej komisji doradczej. Zarząd Komitetu Wykonawczego, będący w rzeczywistości zakamuflowaną komendą, miał się składać z trzech wydziałów: organizacyjnego, bezpieczeństwa i propagandy, a kierownicy tychże wydziałów byli jednocześnie członkami zarządu. Wydział organizacyjny odpowiadał m.in. za łączność, legalizację, sprawy personalne i finanse. Jego kierownik był zazwyczaj zastępcą przewodniczącego zarządu Komitetu Wykonawczego, czyli prezesa, no w tym wypadku, obszaru. Wydział Bezpieczeństwa odpowiadał za wywiad i kontrwywiad, a Wydział Propagandy, no rzecz prosta, za działalność wydawniczą i kolportaż. Dlaczego, proszę Państwa, przedstawiłem ten dosyć zawiły, a może i dla większości z Państwa kompletnie nieczytelny schemat funkcjonowania struktur dowódczych Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość? Ponieważ, proszę Państwa, no taka była teoria i mówiąc wprost, jeżeli spojrzymy sobie na historię Zrzeszenia WiN w ujęciu globalnym, mamy do czynienia no, z taką próbą po pierwsze realizacji tego założenia teoretycznego w praktyce, głównie na przykładzie obszaru południowego i głównie na przykładzie zarządu drugiego zrzeszenia WiN, zarządu głównego, który wyrastał z tego obszaru południowego, i proszę Państwa, no czymś, co stanowiło niejako zaprzeczenie owej teorii, czyli kontynuacji działalności konspiracyjnej przez Zrzeszenie w wymiarze wojskowym, proszę Państwa, czego najlepszym przykładem jest właśnie nasz bohater, czyli obszar centralny tegoż zrzeszenia. Jeżeli spojrzymy sobie na historię tej struktury, jaką był obszar centralny Zrzeszenia WiN, proszę Państwa, no, trzeba powiedzieć, że nie był on strukturą nową, ale też nie był strukturą o jakiejś długiej historii konspiracyjnej, ponieważ po raz pierwszy struktura obszaru centralnego pojawiła się w ramach delegatury sił zbrojnych na kraj i z racji takiego, a nie innego zakreślenia terytorialnego, z miejsca okazało się, że jest to najsilniejsza struktura konspiracyjna konspiracji powojennej. Obejmowała ona, proszę Państwa, następujące okręgi: okręg białostocki, okręg lubelski, okręg kielecki, okręg łuski i okręg warszawski. O ile, proszę Państwa, okręg warszawski, łódzki i kielecki, a zwłaszcza warszawski, były to struktury o charakterze mocno skadrowanym, o tyle łódzki, no może proszę Państwa, był strukturą trochę silniejszą, ale no pamiętajmy o tym, że znaczną część konspiracji połakowskiej na tamtym terenie zagospodarował Stanisław Sojczyński Warszyc w ramach konspiracyjnego Wojska Polskiego. O tyle, proszę Państwa, dwa okręgi, białostocki i lubelski, były najsilniejszymi strukturami konspiracji powojennej jeszcze w 1946 roku, grupującymi no, kilkadziesiąt tysięcy
50 do 60 tysięcy ludzi. I to, proszę Państwa, wyznaczało tak naprawdę rangę Komendy Obszaru Centralnego no, w hierarchii ważności różnych ośrodków dowódczych na tej mapie konspiracji powojennej. Z czego, proszę Państwa, tworzył się zawiązek owej Komendy Obszaru Centralnego, a mianowicie jest on związany, proszę Państwa, z osobą Jana Mazurkiewicza Radosława, z faktem takim, iż został on mianowany przez generała Emila Fildorfa komendantem obszaru centralnego organizacji NIE jeszcze w grudniu roku 1944 i wokół właśnie Jana Mazurkiewicza Radosława ten pierwszy zawiązek takiej kadry dowódczej, która później przechodzi przez Delegaturę Sił Zbrojną aż do Zrzeszenia WiN, zaczął się formować. Poza Janem Mazurkiewiczem Radosławem w tym ośrodku dowódczym, proszę Państwa, znalazł się podpułkownik Józef Rybicki-Maciej, współpracownik Radosława jeszcze z Tajnej Organizacji Wojskowej i Skedywu. Znalazły się, proszę Państwa, tam jeszcze następujące postacie. Szefową łączności wewnętrznej była Zofia Maternowska-Przemysława, szefem wywiadu w okresie, mówię już o okresie Delegatury Sił Zbrojnych, był Wincenty Kwieciński-Lotny, ostatni szef kontrwywiadu Komendy Okręgu Warszawskiego. Szefem propagandy natomiast był Adam Obarski-Gal, działacz PPS-u, komendant, mówiło się w nomenklaturze PPS-owskim, kierownik Okręgu Warszawa-Śródmieście. Te dwie ostatnie postacie, proszę Państwa, przejdą przez całą historię tego ośrodka dowódczego od Delegatury Sił Zbrojnych, a skończywszy na owym trzecim zarządzie głównym, o którym mówiłem wcześniej. Do tej grupy, proszę Państwa, już po aresztowaniu 1 sierpnia 1945 roku Jana Mazurkiewicza Radosława i po nominowaniu w 4 dni później przez Jana Rzepeckiego Józefa Rybickiego jako komendanta obszaru centralnego DSZ. W tej nowej grupie, która została już przez Macieja dokomponowana do tego ośrodka dowódczego, znalazły się no, postacie, które później też do końca już będą się przewijały w naszej historii. A mianowicie pierwszą taką postacią, proszę Państwa, był Stanisław Sędziak, Warta, w ostatnim czasie komendant Obywatelskiej Armii Krajowej, przejętej w końcu maja 1945 przez Delegaturę Sił Zbrojnych, czyli Maciej zostaje komendantem obszaru centralnego DSZ w momencie, kiedy faktycznie ta organizacja przestaje istnieć. On dostaje nominację 4-5 sierpnia, 6 Jan Rzepecki wysyła informację o tym, że Delegatura Sił Zbrojnych jest zlikwidowana i na tym miejscu no, tworzy się nowa struktura, w tym wypadku Zrzeszenie WiN. Także ten ośrodek formowany przez Józefa Rybickiego, Macieja, de facto jest już od samego początku strukturą dowódczą obszaru centralnego Zrzeszenia WiN. Kto, proszę Państwa, poza Stanisławem Sędziakiem Wartą wchodzi do tego środka dowódczego? Osobą, o której będę mówił w drugiej części mojego wystąpienia sporo, to jest, proszę Państwa, Kazimierz Czarnocki, Kazik Arski, współpracownik kontrwywiadu Komendy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, wcześniej żołnierz Konfederacji Narodu. On obejmuje, proszę Państwa, funkcję zastępcy prezesa obszaru centralnego do spraw politycznych. Szefem wywiadu, proszę Państwa, w dalszym ciągu pozostaje ta sama postać, czyli Wincenty Kwieciński-Lotny. Szefem propagandy, tak jak mówiłem wcześniej, pozostaje, proszę Państwa, Adam Obarski, który posługuje się pseudonimem Gali P1. Szefem łączności na miejsce Maternowskiej Przemysławy, która zostaje aresztowana jesienią 1945 roku, wypuszczona, no nie wraca już do pracy konspiracyjnej, zostaje Zofia Franio, pseudo-doktor. Doradcą politycznym, proszę Państwa, jest Franciszek Coll,
Natomiast funkcję archiwisty pełni Piotr Woliński, Werwirkowski, Koral, a szefem kolportażu zostaje Bolesław Gałaj, pseudonim Ryszard, pseudonim K1. Skład ten, proszę Państwa, trwa dalej mimo aresztowania 22 grudnia 1945 roku Józefa Rubickiego. Z tą tylko zmianą, że na miejsce aresztowanego Józefa Rybickiego wchodzi Wincenty Kwieciński, natomiast jego miejsce w strukturze dowódczej obszaru centralnego Zrzeszenia Wień, czyli szefa wywiadu, zajmuje druga kobieta. Jest to wspaniały przykład zaangażowania kobiet w działalność konspiracyjną, proszę Państwa, i to na stanowiskach dowódczych. Zajmuje Halina Sosnowska, posługująca się od tego momentu pseudonimem XI Łuna. Co, proszę Państwa, można powiedzieć o tym składzie dowódczym, bo warto dwa słowa o nim powiedzieć. A mianowicie mamy tutaj do czynienia, proszę Państwa, no z pewną elitą konspiracyjną, nie boję się użyć tego określenia, mianowicie no z ludźmi, którzy w konspiracji niepodległościowej tkwili w zasadzie od początku wojny, którzy w większości, proszę Państwa, pełnili wcześniej funkcje dowódcze i których udział w tej konspiracji nie był sprawą przypadkową. To znaczy chcę tu wyraźnie podkreślić, że mówimy nie o ludziach, którzy przypadkowo zostali zapędzeni przez no, pewien wir historii w taką ślepą uliczkę, z której nie mogli wyjść. Nie, oni ten wybór dokonali świadomie i oni tą działalność konspiracyjną wbrew napominaniu Jana Rzepeckiego o ujawnieniu, oni byli zdecydowani się, proszę Państwa, dalej kontynuować. Kogoś tu mam na myśli, proszę Państwa? No, mam na myśli przede wszystkim Wincentego Kwiecińskiego, który został prezesem obszaru centralnego Zrzeszenia Wina. Od 1942 roku był zastępcą szefa kontrwywiadu Komendy Okręgu Warszawskiego. Od 1944 roku był pełniącym obowiązkiem szefa owego kontrwywiadu. Stanisław Sędziak, no powiedziałem o nim dwa słowa, ale trzeba wspomnieć wcześniej jego funkcje pełnione jeszcze na terenie Okręgu Nowogórskiego, o ile mnie pamięć nie myli, był komendantem obwodu Lida, a również ostatnim komendantem Okręgu Nowogórskiego. Później po ewakuacji na teren Okręgu Białostockiego był wcześniej szefem sztabu Komendy Okręgu Białostockiego Obywatelskiej Armii Krajowej, to tej organizacji poakowskiej, która powstała na bazie aktywów akowskich na tamtym terenie, a później był, proszę Państwa, w okresie kilku miesięcy komendantem Okręgu Białostockiego Delegatury Sił Zbrojnych. No, postać niezwykle zasłużona. Halina Sosnowska, proszę Państwa, ta osoba, która objęła stanowisko szefa wywiadu, również nie była osobą przypadkową. No przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że była jednym z wicedyrektorów programowych Polskiego Radia przed wojną. To jest osoba no, z absolutnej elity intelektualnej okresu międzywojennego. Była członkiem Rady Programowej Polskiego Radia, a w konspiracji, proszę Państwa, było od 1939 roku. Między innymi jej mieszkanie było jednym z pierwszych punktów kontaktowych komendanta Służby Zwycięstwa Polski, generała Tokarzyckiego. Zresztą prowadziła taki punkt alarmowy Centrali Łączności Komendy Głównej Armii Krajowej. Zofia Franio, proszę Państwa, druga wspaniała kobieta w tym zestawie, to dowódca kobiecych patroli minerskich jeszcze w Związku Odwetu, a później w Kedywie, uczestniczka między innymi akcji Wieniec, współpracowniczka Żegoty, no osoba no absolutnie z ścisłego kręgu dowódczego tej konspiracji okresu II wojny światowej. Adam Obarski, o którym już wspominałem, to kierownik okręgu, pomyliłem się, Warszawa Podmiejska tej konspiracyjnego PPS-u i kolejna postać Bolesław Gałaj, szef kolportażu obszaru centralnego Zrzeszenia Win, to również działacz PPS-u i on akurat właśnie był kierownikiem okręgu Warszawa Śródmieście. Co jeszcze, proszę Państwa, warto o tym zestawie osób, które tworzyły tą kadrę dowódczą obszaru centralnego powiedzieć, a mianowicie to, że znalazła się tam nadreprezentacja żołnierzy z Konfederacji Narodu. Tak się bowiem składa i to jest no, przykład pewnego regresu, jeśli chodzi o standardy zachowywania konspiracji. A mianowicie bolączką główną tejże struktury przez cały okres jej funkcjonowania, proszę Państwa, było to, że większość tych ludzi znała się
na gruncie towarzyskim. Niestety, to znaczy znała się z działalności w okresie okupacji niemieckiej, niestety znała się po nazwisku na gruncie towarzyskim, co no, w sytuacji, gdzie no, mamy do czynienia z grą operacyjną prowadzoną od samego początku przez resort bezpieczeństwa, w momencie aresztowania tworzyło no, zasadnicze zagrożenie dla wszystkich pozostałych, ponieważ nie dość, że znali mnóstwo osób po nazwisku, to jeszcze dochodziło do spotkań towarzyskich w lokalach, które były prywatne, które były wykorzystywane jednocześnie jako lokale konspiracyjne i no, tak jak to jest w pudełku z kart, prowadziło to do dekompozycji i załamania całej struktury w jednej chwili. To nie tylko środowisko KN-owskie, proszę Państwa, ale również środowisko związane z ekspozytorą Urzędu Śledczego Miasta Stołecznego Warszawy, które w sporym składzie zasiliło pierwszą kadrę siatki wywiadowczej jeszcze z czasów Delegatury Sił Zbrojnych. Również właśnie stanowiło taki spory wsad, taką nadreprezentację. Niestety tym minusem, o którym powiedziałem wcześniej, czyli z tą znajomością personalną. Jeśli mówię tutaj o działaczach KN-u, proszę Państwa, no to wymienię chociażby owego Czarnockiego, szef działu politycznego w siatce wywiadowczej, Kawiński, pseudonim Orda, również był działaczem KN-u. Czarnowski, Olszyna, był szefem działu gospodarczego i on również był działaczem KN-u i proszę Państwa, człowiek odpowiadający za legalizację, Piotr Kononowicz, również proszę Państwa, był członkiem Konfederacji Narod. Proszę Państwa, mówiłem już o tym, że obszar centralny był najsilniejszą strukturą konspiracji powojennej z racji nie tyle mnogości różnych struktur dowódczych na poziomie Komendy Obszaru. On był silny tymi strukturami terenowymi, zwłaszcza dwóch okręgów lubelskiego i białostockiego. I stąd, proszę Państwa, no, wzięły się pewne też zatargi o charakterze ambicjonalnym z obszarem południowym i z zarządem drugim, który na bazie tego obszaru południowego wyrósł. Związane również, proszę Państwa, no, ze ścieraniem się tych dwóch modeli, o których mówiłem wcześniej, czyli modelu postulowanego, który, to nie mnie, mam nadzieję, tak, nie mnie, dzwoni. Modelu postulowanego, który reprezentował Franciszek Niepokulczycki, prezes zarządu drugiego Zrzeszenia WiN, no i tego modelu wojskowego, który kontynuował Wincenty Kwieciński na terenie obszaru centralnego. Jak to, proszę Państwa, relacje wyglądały? No, powiem tak, że one za dobrze nie wyglądały i do pierwszych takich sporów o charakterze ambicjonalno-strukturalnym doszło już podczas pierwszego spotkania tak naprawdę zatwierdzającego Wincentego Kwiecińskiego na stanowisku prezesa obszaru centralnego Zrzeszenia WiN w lutym roku 1946 w Bytomiu, gdzie Niepokulczycki starał się doprowadzić do zorganizowania wyjazdu na teren okręgów białostockiego i lubelskiego, gdzie chciał przeprowadzić inspekcję. No, inspekcję, która co miała na celu? Miała na celu, proszę Państwa, sprawdzenie, na ile ten model, który był modelem teoretycznym wprowadzonym w dokumentach programowych Zrzeszenia WiN, jest realizowany. Zostało to odczytane, proszę Państwa, przez Wincentego Kwiecińskiego jako próba mieszania się w jego wewnętrzne sprawy i odebrane to na gruncie no, takim prestiżowym. Nie był to, proszę Państwa, przypadek, ponieważ wiedząc, no, mając też informacje tutaj od siatki obszaru południowego, która funkcjonowała na terenie obszaru centralnego poza jego wiedzą, miał informacje, jak wygląda funkcjonowanie tejże konspiracji winowskiej. Starał się on umniejszyć rolę
tego obszaru centralnego w różny sposób i sprawa zorganizowania tej inspekcji już w lutym 1946 nie była tutaj jednostkowym przykładem takich działań osłabiających tą pozycję Kwiecińskiego i tą pozycję ośrodka dowódczego Winowskiego, który kontynuował tą działalność w wymiarze konspiracji zbrojnej, ponieważ miesiąc później podczas kolejnej narady, proszę Państwa, padł pomysł, ażeby od okręgu, od obszaru centralnego Zrzeszenia Win oderwać dwa okręgi, łódzki i kielecki, i włączyć je do obszaru południowego. No, wrażenie po stronie dowódczej obszaru centralnego było jeszcze gorsze niż za pierwszym razem i ewidentnie traktowano to jako kolejny ruch, no nie chcę powiedzieć wrogi, ale mający na celu no, zmniejszenie aktywów, którymi obszar centralny dysponował. I ostatnie taki moment, w którym doszło do ewidentnego zatargu, dotyczył on, proszę Państwa, pomysłu, który był realizowany przez Wincentego Kwiecińskiego na gruncie obszaru centralnego, o którym będzie mówił w dalszej części konferencji pan dr Marek Gałęzowski, którego witam. A mianowicie chodzi tutaj o Komitet Porozumiewawczy Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej, który to komitet, no, pełniący w jakimś stopniu rolę owego komitetu wykonawczego, ale de facto będący próbą odtworzenia reprezentacji politycznej rangi Rady Jedności Narodowej z okresu okupacji niemieckiej. Ten komitet był inicjatywą ewidentnie wyrastającą na gruncie obszaru centralnego i był traktowany przez Franciszka Niepokulczyckiego jako no, pewna inicjatywa o zbyt dużym wpływie środowiska narodowych, głównie chodzi tutaj o postać Włodzimierza Marszewskiego. Na gruncie współpracy i tworzenia owego komitetu, proszę Państwa, zrodziła się idea przygotowania memorandum do ONZ-u, który został przygotowany przez członków owego komitetu, tutaj trzeba wymienić Wacława Lipińskiego, przedstawiciela, jednego z liderów Stronnictwa Niezawisłości Narodowej, ugrupowania Piłsudczykowskiego, o którym też będzie mówił pan dr Gałęzowski. Taki memorandum zostało przygotowane, zostało przesłane, proszę Państwa, do Zarządu Głównego i Zarząd Główny naniósł tam poprawki, mówiąc wprost, wprowadził rozszerzenia, o których to rozszerzeniach, tak widzę, nie poinformował dowództwo obszaru centralnego. W momencie, kiedy owe memorandum miało być wraz z delegatami Zarządu Głównego wysłane na Zachód, sprawa się ujawniła i tak naprawdę ona przypieczętowała no, pewien rozpad tejże struktury Zrzeszenia Win na dwa, no, nie zwalczające się, ale działające jako odrębne byty organizmy, czyli Zarząd Główny II, działający do 22 października, czyli do aresztowania Franciszka Niepokulczyckiego i obszar centralny, który od sierpnia roku 1946 de facto, proszę Państwa, funkcjonuje jako oddzielna struktura. Proszę Państwa, w momencie, kiedy Franciszek Niepokulczycki zostaje aresztowany na Śląsku w końcu października, aż do tego 15 grudnia roku 1946, no tak naprawdę nie ma owego zarządu, a raczej dwie osoby przypisują sobie miano reprezentowania całej organizacji. Myślę tutaj o Łukaszu Cieplińskim, który przejmuje funkcję, znaczy jest prezesem obszaru południowego Zrzeszenia Win i uznaje, że on ma do tego prawo. No i jest Wincenty Kwieciński, który uznając, że dowodzi najważniejszą strukturą WiN-u, również ma do tego prawo. No, sam sobie tak naprawdę przyznaje owo prawo, informując o tym w połowie grudnia opinię publiczną. Proszę Państwa, kolega mnie tutaj już karci, że zostało mnie 20 minut. Ja może wspomnę tylko jeszcze o tym, że obszar centralny, budując tą swoją niezależność, proszę Państwa, wysyłał również
do sztabu generalnego, naczelnego wodza, do generała Kopańskiego meldunki niezależnie swoimi kanałami i to czterokrotnie. Dwukrotnie przez Witolda Strusiewicza, który posługiwał się kryptonimem ZB4. Później przez szefa komórki FOTO Wacława Żdżarskiego, a w końcowym okresie wykorzystując taką strukturę wywiadowczą zbudowaną przez byłego komendanta obwodu AK Biała Podlaska Stefana Wyżykowskiego Teodora Zenona, która nosiła kryptonim Baza Teresa. Proszę Państwa, w telegraficznym skrócie. Jeśli mówimy o działalności pionu propagandowego obszaru centralnego Delegatury Sił Zbrojnych, trzeba powiedzieć, że obszar centralny wydawał następujące gazetki. Pierwszy tytuł to Polska, w sumie w nakładzie od 1,5 do 2 tysięcy egzemplarzy, w sumie wydano 12 tysięcy egzemplarzy tego wydawnictwa. Kolejnym wydawnictwem, proszę Państwa, to było wydawnictwo Wolność i Niezawisłość. W sumie wydano kilka tysięcy egzemplarzy i w 1946 roku podjęto decyzję o wydawaniu następujących pism: Honor i Ojczyzna, Polskie Słowo, a także Baza Poligraficzna Wino drukowała na potrzeby członków Komitetu Politycznego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej Polskę Niezawisłą. To akurat było pismo Polskiego Stronnictwa Demokratycznego. Również w ramach działań o charakterze propagandowym do tego sierpnia roku 1946, czyli do momentu utrzymywania relacji z drugim zarządem głównym, obszar centralny przeprowadził na terenie całego obszaru akcję o kryptonimie R, czyli referendum informującego o tym, jak powinni zachować się członkowie Zrzeszenia WIN. Przypomnę tutaj, że była to decyzja o dwukrotnym zamanifestowaniu nie i przy jednym tak w tych trzech pytaniach, i również na przełomie lipca i sierpnia przeprowadził na terenie głównie okręgu białostockiego i okręgu lubelskiego akcję O, czyli akcję opluskwiania, czyli akcję informowania o działalności zbrodniczej aparatu bezpieczeństwa reżimu komunistycznego. Jeśli mówimy o tym pionie propagandy, proszę Państwa, to chcę tutaj wymienić osoby, które właśnie nie funkcjonują w ogóle w obiegu naukowym, a mianowicie o postaci Jana Łucia Adama F6A. Był to jeden z grupy drukarzy, która drukowała owe gazetki Polska i Wolność i Niezawisłość. Baza poligraficzna zbudowana głównie w oparciu o zespół szkół poligraficznych na ulicy Konwiktorskiej, proszę Państwa. Do tej grupy byli włączeni poza owym Janem Łuciem, który był pracownikiem tejże szkoły, również Jan Rogulski Bonito, również Tadeusz Ułaniak, również dyrektor tej szkoły, pan Peciak, Jan Basak i Wacław Gralewski. Drugim zespołem wydawniczym, proszę Państwa, jest to zespół stworzony przez Romana Goldmana vel Antoniego Szarako o pseudonimie Leonard, który wykorzystywał, proszę Państwa, drukarnię będącą ją w dyspozycji Stanisława Lubuśki-Daniela na ulicy Konarskiej na pracę. I ta druga grupa drukowała Honor i Ojczyznę, Wolne Słowo i tą Polskę Niezawisłą, o której mówiłem wcześniej. Proszę Państwa, spiesząc się w tej chwili dosyć dramatycznie, ale z uwagi na to, że ja udzielam głosu, to sobie oczywiście przedłużę o te parę minut. Legalizacja, proszę Państwa. Legalizacja tworzona przez Piotra Kononowicza, pseudonim Paweł F6, jak już mówiłem wcześniej, członka Konfederacji Narodu, z punktem kontaktowym umiejscowionym na rogu, tutaj niedaleko Królewskiej i Marszałkowskiej. Prowadził on tam budkę z papierosami i wodą sodową. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o wywiad, bo tak naprawdę
Jeśli miałbym wymienić te struktury, które na obszarze centralnym, no poza strukturami okręgowymi działały najlepiej, proszę Państwa, to za każdym razem była to siatka wywiadowcza. Ta siatka wywiadowcza z początku funkcjonowania Zrzeszenia WiN, proszę Państwa, no była tak naprawdę przeniesieniem czegoś, co zafunkcjonowało w okresie istnienia Delegatury Sił Zbrojnych na kraj, a której to siatka z tego okresu Delegatury Sił Zbrojnych na kraju, to śmiem twierdzić, była jedną z najlepiej zorganizowanych siatek wywiadowczych konspiracji powojennej, tworzona przez Wincentego Kwiecińskiego Lotnego i przez Kazimierza Czarneckiego Arskiego Kazika. Decyzja o stworzeniu tej siatki zapadła już w grudniu roku 1944. I proszę Państwa, jeżeli szybko bym chciał tutaj powiedzieć, jak ta struktura jeszcze w okresie DSZ-u wyglądała, to tylko powiem Państwu, jakie były działy i kto dowodził tymi działami. Pierwszy dział to dział polityczny, który nosił kryptonim A. Zbierał informacje, no jak sama nazwa wskazuje, proszę Państwa, dotyczące sfery politycznej, ale w ramach tego działu, proszę Państwa, istniał taki poddział, który zajmował się również inwigilowaniem, zbieraniem informacji z gruntu aparatu bezpieczeństwa. Całym tym działem politycznym dowodził były członek Konfederacji Narodu Jerzy Kawiński, tutaj posługiwał się kryptonimem A1, ale również Jurek Orda, wcześniej to były pseudonimy Radlicz i Marian. I jeżeli, proszę Państwa, chciałbym tutaj jeszcze kogoś wymienić, to niestety no, wymienię osobę, która się tutaj zapisała szczególnie dramatycznie w okresie zwijania tejże struktury już później winowskiej, a mianowicie był to informator, a w końcowym okresie zastępca szefa wydziału, tego działu politycznego, człowiek posługujący się nazwiskiem Leszek Kuchciński, Wel Leszek Żukowski, Bigiel Podkowa. Była to osoba, która odpowiadała za zbieranie informacji ze struktur komunistycznego aparatu represji. Ja później o nim jeszcze dwa słowa powiem. Informacje zbierane przez informatorów tego działu politycznego były, proszę Państwa, przekazywane do skrzynki kontaktowej ulokowanej w Milanówku. Zresztą Milanówek to była ulubiona miejscowość tej konspiracji DSZ-u i konspiracji winowskiej, w willi Sokole Gniazdo przy ulicy Piłsudskiego w domu Tadeusza Łępickiego. Jak już mówiłem, proszę Państwa, ten poddział B, bezpieczeństwa i służb policyjnych, w którym grał rolę ów Leszek Kuchciński, był, proszę Państwa, początkowo dowodzony przez rotmistrza Stanisława Mierzyńskiego Glinkę ZB1. Wcześniej posługiwał się pseudonimami Mazurek i Szczepański. I no, była to postać związana z ekspozytorą Urzędu Śledczego miasta stołecznego Warszawy. I proszę Państwa, no niestety z tym się wiąże no właśnie już element zinfiltrowania tejże struktury przez formację komunistycznego aparatu represji. Mianowicie będąc członkiem owej ekspozytury, mając tam sporo znajomych, niestety no bezwiednie wprowadził on do tej organizacji agenturę komunistyczną, która w tej ekspozyturze tkwiła i która no, nie została wykryta. Myślę tutaj głównie o Nienautowskim, proszę Państwa, który no, niestety objął w początkowym okresie funkcję zastępcy tegoż majora Glinki, czyli Mierzyńskiego. Stanisław Nienautowski posługiwał się wówczas pseudonimem Józef Jaszcze od ZB2. Co więcej, proszę Państwa, u niego w domu w Komorowie przy ulicy Akacjowej składowano archiwum tejże struktury konspiracyjnej, co sprowadzało się do tego, że Nienautowski, spotykając się raz na dwa tygodnie z sekretarką Władysława Gomułki, z Sowińską, przekazywał jej odpisy wszystkich tych meldunków, które ów rotmistrz Glinka i jego ludzie z taką pieczołowitością wcześniej zbierali.
Także tutaj mamy do czynienia z, no niestety, z wprowadzeniem owej agentury. Co więcej, przez pewien czas Mierzeński z tym Nienautowskim, proszę Państwa, mieszkali, wykorzystując to mieszkanie jako lokal konspiracyjny, u nikogo innego, tylko u siostry Włodzimierza Lechowicza, drugiego agenta komunistycznego w strukturze owej ekspozytury Urzędu Śledczego Miasta Stołecznego Warszawy. Także dział, proszę Państwa, miał bardzo dużą obsadę, to było kilkudziesięciu informatorów, natomiast niestety, no, trzeba jasno powiedzieć, że wszystkie te informacje były na bieżąco monitorowane przez resort. Co więcej, wtedy, kiedy, proszę Państwa, trzeba było wprowadzić jakiś element dezinformacji do tych meldunków, bo nie znaczy, że te meldunki zbierane były nieprawdziwe. One, proszę Państwa, no, na przykład w ramach projektu Śladami Zbrodni identyfikujemy te konkretne miejsca, które oni wskazywali, to są autentyczne miejsca. Natomiast wtedy, kiedy trzeba wprowadzić element dezinformacji, ten element dezinformacji wprowadzono i taki moment miał miejsce w momencie aresztowania Jana Mazurkiewicza, Radosława, gdzie ci sami informatorzy, którzy wcześniej dostawali informacje wiarygodne, dostali kompletnie niewiarygodne informacje, mówiące o tym, że Mazurkiewicz jest przetrzymywany na Strzeleckiej, później, że jest w Rembertowie. O co chodziło, proszę Państwa? Mając wiedzę o tym, że te struktury winowskie, znaczy wtedy jeszcze delegatury sił zbrojnych, są w stanie zorganizować jakąś akcję odbicia, po prostu zmanipulowano tymi informacjami, podając informacje nieprawdziwe. Zresztą Józef Rybicki zorientował się, że coś jest tu nie tak i polecił Wincentemu Kwiecińskiemu znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego struktura, która działała w sposób sprawny, okazała się, proszę Państwa, niesprawna. I trzeba jasno powiedzieć, że Wincenty Kwieciński doszedł do takiego wniosku, że nie można tutaj mówić o przypadku, tylko mamy do czynienia z ewidentnym zmanipulowaniem informacją przez resort bezpieczeństwa. Czyli no, jakaś wiedza na ten temat, że jest jakaś infiltracja, była. Kogo tu jeszcze, proszę Państwa, chciałbym wymienić z tego pierwszego składu? Mianowicie Marię Dąbrowską, Wandę Nowakową, byłą kierowniczkę tak zwanego patronatu więziennego w Komendzie Głównej NSZ-u, a następnie byłą zastępczynią komórki więziennej porozumienia międzyorganizacyjnego przy delegaturze rządu. Ona tworzyła w ramach tego zespołu zajmującego się infiltracją struktur komunistycznego aparatu represji taką strukturę, no, wyemancypowaną. Miała kilkudziesięciu informatorów, wśród których, proszę Państwa, był też Władysław Bartoszewski, między innymi dostarczył informacji dotyczącej mieszkania Bieruta. Proszę Państwa, przelecę teraz szybciutko, zmierzając do kolejnych działów. Dział gospodarczy powstał najpóźniej w czerwcu 1945 i był kierowany przez Bronisława Czarnowskiego-Olszynę. On w stosunku do tego działu A i działu B, który się z tego działu A wyemancypował, był znacznie mniejszy kadrowo. Zawierał poza szefem tego działu tylko dwóch współpracowników z Ministerstwa Aprowizacji i Handlu i z kolejnictwa. I proszę Państwa, ostatni dział E, o organizacjach społecznych, pracował pod kierownictwem Stanisława Lipińskiego, posługiwał się on wówczas kryptonimem C. Pozostałe działy, które miały zostać utworzone, czyli dział D, wywiad wojskowy, i dział F, działalność podziemia niepodległościowego, myślano tutaj o innych organizacjach, jak również dział G, wnioski przygotowane dla kierownictwa Zrzeszenia WiN z powodu kłopotów personalnych nigdy, proszę Państwa, nie zostały zrealizowane. Tejże strukturze wywiadowczej usługiwały, proszę Państwa, dwie komórki pomocnicze, a mianowicie komórka obsługi technicznej, która mikrofilmowała owe raporty, kierowana przez wymienionego już przeze mnie wcześniej Piotra Wirkowskiego-Welwolińskiego, pseudonim Koral Z5. Tam się też znajdowało w późniejszym czasie archiwum i, proszę Państwa, komórka specjalna, która pełniła różnorakie funkcje, od grupy osłonowej poprzez grupę łącznościową, ale również zbierania informacji, to grupa o kryptonimie 7, kierowana przez Bogumiła Wiśniewskiego Shorta, której bazą techniczną był spółdzielczy warsztat samochodowy przy ulicy Chmielnej 53 pod nazwą Autotechnika. Jak wyglądały te raporty, proszę Państwa, nie będę Państwu mówić, bo też nie ma już na to czasu.
Powiem tylko tyle, proszę Państwa, że w lutym, styczniu, lutym 1946 roku następuje pierwsza taka faza aresztowań wśród osób związanych z obszarem centralnym, z tym ośrodkiem dowódczym. Jest aresztowanych kilkanaście osób, w tym między innymi Piotr Kononowicz, ta osoba odpowiedzialna za legalizację, ale również łączniczka, która odpowiadała za łączność między kadrą dowódczą a siatką wywiadowczą. Myślę tutaj o Elżbiecie Sapieżko, pseudonim Elza. Trochę się ta struktura sypie, a zwłaszcza, proszę Państwa, jeszcze jesienią 1945 roku następuje dekompozycja tej struktury wywiadowczej, bo część ludzi po prostu się ujawnia. Myślę tutaj chociażby o tym Stanisławie Mierzeńskim, rotmistrzu Glince, i część jego ludzi również zaprzestaje działalności, z działalności konspiracyjnej. Co się, proszę Państwa, dzieje? Tą funkcję wywiadowczą przejmuje Halina Sosnowska, Łuna X, organizuje nową siatkę w marcu roku 1946, siatkę o kryptonimie Stocznia. Czym, proszę Państwa, ona się różni? Ona się różni przede wszystkim, proszę Państwa, tym, przede wszystkim zakresem ilościowym. O ile wcześniejsza ta siatka wywiadowcza z okresu DSZ-u i początku WiN-u liczyła, no ja nie boję się tego użyć określenia, do 100 osób, o tyle, z czego znaczna część to byli informatorzy, korespondenci, analitycy, którzy przygotowywali bardzo ciekawe informacje z różnych dziedzin, o tyle ta siatka wywiadowcza Stocznia bazowała w znacznie większym stopniu na meldunkach przychodzących z terenu, czyli no głównie z okręgów białostockiego, okręgów lubelskiego, ale również z terenu łódzkiego, kieleckiego, no w mniejszym stopniu warszawskiego do lata roku 1946, kiedy organizacja warszawska została definitywnie położona. Tutaj liczba tych korespondentów, takich analityków tak naprawdę ograniczała się do kilku osób i tu przede wszystkim no, muszę wymienić Waldemara Baczaka, byłego żołnierza KDW, przepraszam, kontrwywiadu Komendy Okręgu Warszawskiego, żołnierza pułku Baszta, pracownika MSZ, który dostarczał bardzo interesujących materiałów analitycznych, nie tylko dotyczących polityki zagranicznej rządu komunistycznego, ale również właśnie z każdej dziedziny. To był człowiek niebywale inteligentny, który w 1946 roku zdążył zrobić jeszcze doktorat w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa. Niezwykle zasłużona postać. Byli jeszcze Antoni Ostrowski, kryptonim F45, Maksymilian Suski, kryptonim F30, Ksawery Grocholski, Brodaty Leonard, kryptonim F20, Tadeusz Paszkiewicz, Welpaszkowski, Jasny, były oficer informacyjny z Czerniakowa z okresu okupacji niemieckiej, Witold Kalicki, kryptonim A25, lekarz z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kazimierz Gorzkowski, Roman oraz Adam Obarski, tutaj posługiwał się kryptonimem P1, czyli nie dość, że był szefem propagandy, to jeszcze przygotowywał materiały analityczne. Generalnie ta siatka wywiadowcza obejmowała swoim zasięgiem obszar centralny, czyli te wszystkie województwa, o których mówiłem, proszę Państwa, no z pewnym takim wyjściem poza ten teren. Myślę tutaj o postaci osoby, która posługiwała się nazwiskiem Jerzy Zieliński. W rzeczywistości był to Jerzy Wiśniewski-Sochacki, pseudonim Zieliński F40, który stworzył osobną siatkę na terenie Pomorza, ale również podlegał owej siatce wywiadowczej obszaru centralnego. Proszę Państwa, cóż można powiedzieć o funkcjonowaniu tegoż obszaru centralnego w sposób taki generalny, jak najbardziej skrótowy? A mianowicie, proszę Państwa, w gruncie rzeczy mimo no, wydawania różnych poleceń, rozkazów dotyczących ograniczenia działalności zbrojnej, tak naprawdę Wincenty Kwieciński nigdy nie chciał doprowadzić do tego, ażeby nastąpiła zamiana owej konspiracji wojskowej na konspirację cywilną, na tą konspirację tak społeczno-obywatelską, jaka legła u podstaw tworzenia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Chodziło tak naprawdę o głębsze zakonspirowanie ludzi i zakamuflowanie działań oddziałów zbrojnych Zrzeszenia WiN, które w ujęciu teoretycznym nigdy, proszę Państwa, istnieć nie powinny.
Są tutaj bardzo takie znamienne pisma słane przez Stanisława Sędziaka do komendanta, do prezesa Okręgu Białostockiego WiNO, do Mariana Świtalskiego Juchasa, gdzie no, informuje o tym, żeby w sprawozdawczości, pisząc o działaniach dywersyjnych oddziałów winowskich, pisać oddział nierozpoznany bądź oddział Narodowych Sił Zbrojnych, ażeby w momencie wpadki nie było żadnego śladu, że oddziały winowskie funkcjonują w terenie. I proszę Państwa, mając już, właściwie nie mając już, ale szybciutko Państwu powiem w ogólnym zarysie, na czym polega szczególność rozpracowania tejże struktury obszaru centralnego i zarządu głównego zrzeszenia WiN przez aparat bezpieczeństwa. Bo jest to historia no, zupełnie przedziwna i powiem otwarcie, że do dzisiaj nie mam tutaj pełnej jasności, jak to wszystko wyglądało. A mianowicie, przedłużając sobie przez 5 minut czas, powiem Państwu tak. Mamy postać tego Leszka Kuchcińskiego, który do struktur wywiadowczych jeszcze DSZ-u obszaru centralnego jest wprowadzony w lutym, marcu roku 1945, a który później jest przeniesiony na kontakt do Haliny Sosnowskiej, czyli szefowej stoczni, w marcu roku 1946. Według dokumentacji resortowej, ale bynajmniej nie dotyczącej rozpracowania obszaru centralnego, ponieważ ta dokumentacja została wyczyszczona. Był to oficer MBP i to podobno wyższego stopnia. Przypominam o momencie wejścia przez niego do struktur niepodległościowych, ponieważ to tak naprawdę wyznacza nam pewien moment startu rozpracowania operacyjnego tychże struktur przez aparat bezpieczeństwa. 45, później drugie wejście, bo następuje kilkumiesięczny okres przerwy. On traci kontakt z Wincentym Kwiecińskim. To jest marzec roku 46. Mamy, proszę Państwa, kolejną postać, a mianowicie Kazimierz Czarnocki. W momencie, kiedy Wincenty Kwieciński obejmuje stanowisko prezesa obszaru centralnego Zrzeszenia WiN, a później prezesa zarządu głównego, trzeciego zarządu głównego, jest tego pierwszy zastępca od spraw organizacyjnych. Jest to agent resortu bezpieczeństwa o kryptonimie Zieliński, który, no nie wiemy od kiedy jest tym agentem, proszę Państwa. Tutaj jedna pojedyncza informacja uzyskana od kolegów z oddziału łódzkiego wskazuje na to, że został zatrzymany w czerwcu roku 1946 i od tego czasu, proszę Państwa, no ni mniej, ni więcej tylko donosi i rozpracowuje swoich partnerów, mając tak naprawdę wgląd we wszystko, proszę Państwa. To nie koniec, proszę Państwa. Mianowicie w lecie 1946 roku następuje aresztowanie, będzie mówił o tym za chwilę mój kolega, komendanta prezesa Okręgu Warszawskiego Zrzeszenia WiN Antoniego Jaszczuka, Antoniego Groźnego. I z nim, proszę Państwa, razem wpada no, postać niezwykle zasłużona. Myślę tutaj o byłym szefie KEDYW-u z obwodu Mokotów, czyli o Jegermanie Michale, który był szefem wywiadu Okręgu Warszawskiego Zrzeszenia WiN. I proszę Państwa, no niestety on idzie na współpracę z aparatem bezpieczeństwa i nie wiedząc, nie znając nazwiska Wincentego Kwiecińskiego, podaje jednak po imieniu nazwisko szefową łączności owego obszaru, czyli Zofię Franio, pseudonim doktor, co więcej wskazuje punkt kontaktowy owej szefowej łączności. I od tego momentu de facto Zofia Franio jest pod pełną inwigilacją od początku lipca roku 1946, a przypomnę Państwu, że aresztowania, zwijanie tej siatki zaczyna się w listopadzie roku 1946. W przeciągu tych kilku miesięcy resort bezpieczeństwa ma informacje od dwóch agentów ulokowanych bardzo wysoko i ma informacje z inwigilacji szefowej łączności Komendy Obszaru, która od września przejmuje również funkcję szefowej kolportaży. Dlaczego, proszę Państwa, następuje zwinięcie w listopadzie 1946 owej siatki? Mianowicie przez przypadek tak naprawdę i nie dogranie działań operacyjnych między dwoma departamentami, Departamentem Trzecim i Departamentem Piątym. Mianowicie Departament Piąty zatrzymuje bez porozumienia z dyrektorem Departamentu Trzeciego jedną z głównych łączniczek, Danutę Bańkowską, która no, na nieszczęście dla resortu mieszka
w tym samym mieszkaniu, co Zofia Franio, pseudonim doktor. To zatrzymanie powoduje, iż resort ma obawy, że cała siatka, no działając w sposób naturalny, zacznie zrywać kontakty i po prostu spruje się ta nić, która wcześniej była dosyć gęsto opleciona wokół tego ośrodka dowódczego i następuje falowe aresztowania, które kończą się, proszę Państwa, w styczniu roku 1947. Tutaj są różne daty. 5-6 zostaje aresztowany Wincenty Kwieciński razem z Kazimierzem Czarnowskim. I na koniec, proszę Państwa, co jest w tym wszystkim jeszcze ciekawe? Mianowicie to, proszę Państwa, że w dokumentacji stworzonej przez Resort Bezpieczeństwa, również po całej tej historii, wszystko to jest kompletnie przykryte. To znaczy sposób ujawnienia miejsca, w którym aresztowany jest Wincenty Kwieciński, zostaje opracowany przez resort w sposób kryjący rzeczywiste źródła informacji. Znaczy mówi się o tym, że informacja wyszła od byłego szefa uzbrojenia Komendy Okręgu Białostockiego, jeszcze AK, czyli Malinowskiego. Ten zasypał inspektora mazowieckiego inspektoratu WINO, czyli Filochowskiego. Filochowski zasypał miejsce spotkania ze Stanisławem Sędziakiem, a Stanisław Sędziak zasypał miejsce spotkania z Wincentym Kwiecińskim i ze Kazimierzem Czarnockim. Gdy tymczasem resort bezpieczeństwa miał tych ludzi od kilku miesięcy tak naprawdę moim zdaniem na widelcu i to, że zatrzymał ich w tym momencie tak naprawdę było wyborem dowolnym. W dokumentacji stworzonej post factum jest przyjęta taka, a nie inna wersja ze wskazaniem Stanisława Sędziaka jako głównego winowajcę aresztowania prezesa obszaru centralnego i prezesa zarządu trzeciego głównego w jednej osobie, co moim zdaniem jest krzywdzące i nieprawdziwe. Co więcej, proszę Państwa, druga postać owego Leszka Kuchcińskiego, Bigla Podkowy, również, proszę Państwa, rozpływa się w pewnym niebycie. Mianowicie postać ta przechodzi później do rozpracowania siatki Pileckiego, wystawia tą siatkę i w dokumentacji szczątkowej dotyczącej tamtego rozpracowania jest informacja, że ów Bigiel Podkowa ginie w trakcie zwijania owej siatki, co moim zdaniem jest niczym innym, tylko przykryciem agentury. Jeśli chodzi o Kazimierza Czarnowskiego, proszę Państwa, jest to jedyny, powiem otwarcie, przypadek dla mnie badacza dziejów konspiracji niepodległościowej z lat 40. i 50., gdzie resort zadbał o wyczyszczenie całkowite dokumentacji dotyczącej tego człowieka. To znaczy nie ma żadnych śladów tego, że został on zawerbowany, nie ma żadnych śladów dotyczących tego, że kogokolwiek zasypał. Człowiek po prostu rozpływa się. Nie ma go nigdzie, w żadnej kartotece nie został po nim ślad, poza donosami podpisywanymi kryptonimem Zieliński, które to kryptonim no, daje się na podstawie porównawczej ustalić, że jest jemu tożsamy.